Cześć, witam serdecznie i zapraszam na kolejne nasze ulubione Get Ready With Me. Zastanawiając się, co tu dla Was przygotować, co tu nagrać, postanowiłam, że dzisiaj zrobię Get Ready With Me tylko ulubieńcami, największymi. Na swoim kanale oczywiście pokazuję bardzo dużo kosmetyków. Czasem nawet ciężko wyłapać, co jest ulubieńcem, bo jest tego tak dużo czasami. Co prawda co dwa miesiące zawsze staram się przygotować dla Was film z ulubieńcami, aczkolwiek nie pokazuję tam nigdy już takich sprawdzonych, starszych ulubieńców, tylko to, co nowego się pojawiło. Więc dzisiaj pokażę, co przez ostatnie miesiące najczęściej u mnie gości, najbardziej się u mnie sprawdza i najbardziej polecam. Czyli dzisiaj nie nowości, a stawiam właśnie na sprawdzone starocie i takie małe podsumowanie, co jest dobre, co przetestowałam, co testuję od kilku miesięcy i bardzo serdecznie polecam. Mam nadzieję, że taki filmik też Wam się spodoba. Zapraszam! Twarz mam już przygotowaną, przejdę prosto do makijażu. Najpierw oczywiście oczy i powieki. Zdecydowanie najczęściej sięgam po tę bazę Painterly MAC Paint Pot. Mam też tę z Urban Decay, którą lubię, ale ona jednak ma drobinki, więc nie przy każdej okazji się nadaje, nie do każdego makijażu pasuje, a jednak ta jest świetna, długo utrzymuje cienie, pięknie wyrównuje koloryt powieki i to właśnie po nią najczęściej sięgam. Następnie cienie do powiek. Tutaj bardzo często pytacie mnie, którą paletkę wybieram ze swoich wszystkich. I jeżeli mam dużo, które lubię, ale jeżeli miałabym wybrać jedną, jedyną, która ma zostać w mojej kolekcji, jedną, jedyną, którą prawie zawsze zabieram ze sobą na wyjazd i tak dalej, to jednak mimo wszystko wygrywa Chocolate Bar z Too Faced. Bardzo dobrze mi się z nią pracuje, ładne makijaże wykonać można, bardzo różne, pięknie pachnie, jest też taka w miarę mała. Cena? Mam droższe, mam tańsze, ale jednak mimo wszystko ta na pierwszym miejscu. Na całą powiekę nałożę dzisiaj matowy White Chocolate. Ta paletka tak pachnie, że aż po prostu chce się po nią sięgać i chce się nią malować. I w załamanie nałożę tą Milk Chocolate dziś. Żeby lekko jeszcze przyciemnić zewnętrzny kącik, to nałożę Semi Sweet. Zdecydowanie to są cienie, które chyba najłatwiej i najprzyjemniej mi się blendują na powiece. Także myślę, że to może być pomocna informacja dla wielu osób. Ja dzisiaj poprzestanę na takim delikatnym makijażu, nie chcę niczego wymyślnego. Jeżeli chodzi o twarz, to ulubieńcem ostatnich miesięcy, ale to taki świeży ulubieniec w miarę jest, jest Naked Skin's Urban Decay One and Done. To jest krem, który nadaje naszej cerze takiego zdrowego wyglądu. Wręcz ma być takim poprawiaczem troszeczkę skóry. To jest bardzo lekki krem o lekkim kryciu, ale który daje właśnie taki fajny, naturalny, dzienny efekt i świetnie wygląda na buzi, dlatego ja sobie go tak upodobałam. A czym go nakładam ostatnio? Gdzieś podczas sprzątania odnalazłam tę gąbkę z Real Techniques i ona, mimo że jest wysłużona, to dalej mi służy. Tak sobie ją ostatnio upodobałam i cały czas jej używam. Naprawdę ona jest fajna. Po kilku dobrych miesiącach używania polecam. Możecie zobaczyć, krem daje taki naprawdę lekki, delikatny efekt. Nawet nie przykrył mi niektórych niedoskonałości, także na pewno nie będzie dla każdego. A co idzie na niedoskonałości pod oczy? Uwielbiam ten produkt. Zresztą popatrzcie, ile już zużyłam. Sięgam po niego prawie codziennie. To jest Instant Anti-Age The Razor Eye Perfect and Cover Concealer z Maybelline. On ma tutaj taką gąbkę i tutaj nam to popycha korbkę produkt do góry i ja nakładam troszeczkę pod oczy. On przepięknie wyrównuje te okolice pod oczami, taką gładką ją robi. No i przy tym maskuje, chowa cienie. Tak, można go znaleźć niestety w Polsce tylko online, tutaj jest dostępny stacjonarnie, ale myślę, że nawet online warto go zamówić. Też tutaj na jakieś takie przebarwienia go nakładam, bo on ma takie spoko krycie, nie potrzebuje niczego mocniejszego. No i widzicie, nawet fajnie przykrył te cienie pod oczami, ale ja jestem przewrażliwiona na punkcie tej okolicy i musi być u mnie wszystko super zakryte. I teraz będę polecać najlepszy korektor ostatnich miesięcy, jak nie wszechczasów. Korektor dla bladziochów. Co prawda niezbyt tani, ale naprawdę na taki korektor warto wydać, zwłaszcza w takim
białym wręcz kolorze. Dla mnie on teraz chyba podejrzewam będzie trochę za jasny. To jest Naked Skins Urban Decay w kolorze Fair, który jest naprawdę bialutki. Rzadko taki produkt można znaleźć. Ja troszeczkę rozjaśnię okolicę pod oczami i troszeczkę ją przykryję. Normalnie nakładam tego więcej, ale teraz, żeby to się nie pogryzło mi za bardzo z moją resztą skóry, kolorem skóry, poprzestanę na tym. I jak najbardziej fajnie mi się sprawdzają te gąbeczki z Primarka, używam ich cały czas, których robiłam test ich. O ludzie, jak joda znowu powiedziałam, szyk przestawny króluje u mnie. Puder bez dwóch zdań, nadal paezer ryżowy. Nie znalazłam nic lepszego, w sumie chyba nawet nie szukam, gdzieś tam jakieś pudry się u mnie przewijają, ale ten zawsze najlepiej matuje. Zobaczyłam ostatnio, przyuważyłam, że już tego w sumie nie jest zbyt dużo, więc przy następnej wizycie w Polsce na pewno się w niego zaopatrzę, no bo nie wyobrażam sobie go nie mieć. To tak naprawdę on jedyny daje mi mat na naprawdę długie godziny, bo reszta to tak namatuje, ale zaraz już jest żarówa, a ten siedzi cały dzień. Teraz mogę jeszcze wrócić na chwilę do makijażu oka i praktycznie codziennie używam tej kredki z Rimmela, cielistej nude na linię wodną. Pamiętajcie, że to jest świetny trik, a ta kredka u mnie też się sprawdza. Ona co prawda jest troszeczkę może ciemna i u bardzo bladych osób ona będzie wyglądać źle, ale u takich jak ja jest ok. Jeszcze wrócę tutaj do ulubionej paletki i do cienia Semi Sweet i pomaluję dolną powiekę. Zauważyłam, że o te małe pędzelki mam zawsze najwięcej pytań, to od razu Wam powiem, że ten jest Hakuro H78, bardzo fajny, lubię go. Następnie wytuszuję rzęsy i tu mam dwóch ulubieńców. Takim największym jest Volume Million Lashes Noir Feline, a tym drugim, który ostatnio namiętnie używam i bardzo mi się ten efekt podoba, to jest Marc Jacobs Velvet Noir. I teraz mam dylemat. Tego używałam ostatnim Get Ready With Me, a ten jest większym ulubieńcem, wygrał. Aha, i codziennie podkręcam rzęsy zalotką, no codziennie, jak się maluję. Nijak to wpływa na moje rzęsy, myślę, że to też fajna uwaga, bo wiele osób zastanawia się, czy to je niszczy. Nie, nie wypadają, nie są pogięte, nie ma w nich dziur. Mam takie jak zawsze, naturalnie krótkie, wszystko. Dalej przejdę do konturowania i tutaj mam zdecydowanie najwięcej ulubieńców. I nie wiem, co Wam dzisiaj pokazać. To chyba miało osobny test, to może tego nie pokażę, ale podkreślę, że uwielbiam tę kredkę, czyli Maybelline Master Contour by Face Studio. Tyle. Odsyłam Was do testu, zobaczcie sobie. A dzisiaj użyję tego produktu, który też uwielbiam, kocham, a nie było go tak często w akcji, a mianowicie to je... chociaż też było ostatnio chyba. Dobra, niech już będzie to. To jest Freedom Systems in Glotta w kolorze 505. I użyję pędzelka, którego zazwyczaj używam i o niego też dostaję bardzo wiele pytań. To jest kosmetyk. Jak to? Pędzelek z Urban Decay Naked Flushed. Taki dwustronny. Ja tym używam rozświetlacza, a tym właśnie bronzera. Tylko pamiętajcie zawsze otrzepać pędzelek po tym. Jeżeli mam ochotę ocieplić, przybrązowić lekko twarz, używam tej terakoty w kolorze 04 z Golden Rose, która dalej jest tak samo świetna. Róż to był chyba jeszcze trudniejszy wybór. Moje ulubione, tak szybciutko pokażę, Too Faced Love Flush, NARS, jak on się nazywa? Deep Throat, o. To są bardzo podobne kolory, ale dzisiaj zdecydowałam się na użycie tego Cabana Boy, bardzo często po niego sięgam. Na równi po wszystkie te trzy. To są po prostu trójka ulubieńców. Ten z kolei ma zupełnie inny kolor niż tamte, bo tamte są zdecydowanie pomarańczowo-brzoskwiniowe, a ten jest taki ciemniejszy, wiśniowy. No i rozświetlacz, choć ulubieńców też mam kilku, to tutaj nie miałam akurat wątpliwości, że dziś na twarz w tych ulubieńcach pójdzie beka. No dobrze, brakuje mi oczywiście jeszcze brwi i tutaj też nie do końca umiałam się zdecydować, więc robię makijaż brwi wszystkimi produktami, które chcę Wam pokazać, ale to nie ten, bo to po prostu inny kolor, ja używam tego na co dzień. I to jest Golden Rose Eyebrow Powder w kolorze 102, bardzo fajny produkt, polecam Wam wszystkim. Kosztuje niewiele, utrwalony tintem, zostaje na cały dzień i ma bardzo fajne kolory. I ja nałożę sobie go tam, gdzie hipotetycznie zasadniczo mam brwi,
a resztę tam, gdzie ich nie mam, domaluję czymś innym. Hipotetycznie gdzieś do tego momentu uważam, że mam brwi. Oczywiście w tym cieniem jestem w stanie wyrysować sobie całe brwi, ale ja jeszcze chciałam pokazać Wam drugiego ulubieńca, a mianowicie pomadę z Inglota w kolorze 12, która trzyma się cały dzień bez utrwalania, bardzo precyzyjnie, fajnie się nią maluje, no i właśnie można domalować to, czego się nie ma. Zdecydowanie ulubiony tint, który polecam każdemu, bo utrwala wszystko na długie godziny, jest bardzo, bardzo mocny i ma fajny kolor. To jest tint z Revitalash Heidi Finer Tinted Brow Gel. Wszystko jak zwykle napiszę Wam tam na dole i on jest świetny. Bardzo ciężko było mi wybrać ulubieńca do ust, to jest chyba a wykonalne, więc pokażę Wam ostatniego ulubieńca. Nie mam także jeden produkt lubię najbardziej, ale ostatnio ten. I to jest Golden Rose Long Stay Liquid Matte Lipstick w kolorze 03. Piękny kolor, który na naprawdę długie godziny zostaje na ustach. To wszyscy moi ulubieńcy ostatnich czasów. Mam nadzieję, że takie podsumowanie Wam pasowało. A jeszcze, jak to tradycyjnie w Get Ready With Me, zrobię coś z włosami i z tym. Nie mam dzisiaj weny ani pomysłów do włosów. Mogę Wam powiedzieć tylko, że to jest mój naturalny kolor, bo o to dostaję notorycznie pytanie, jaka to farba. No i tak wyglądają moje włosy, jak wstanę rano, a pójdę spać mokrych. Po prostu wezmę je tylko z twarzy, żeby mi nie przeszkadzały, więc będą mi potrzebne wcówki. Ja to lubię szybkie fryzury, a nie żeby się zastanawiać. Tutaj taki włos podzielę na dwoje, a nie czworo, nie troje, o! I zaplotę tak wokół osi. Nie, w sensie tu trzymam jeden i wokół niego oplatam drugi, o! I tu z tyłu go przypnę. Tu mam trochę gorzej, bo z tej strony mam grzywkę. A tu coś kombinuję. Jeszcze wokół tego oplotę drugie pasmo. Lepiej. I to też zepnę tutaj z tyłu. No dobra, wymyśliłam to przed chwilą, więc nie gańcie mnie za bardzo za to. Dziwnie to trochę może wygląda, ale niech będzie. Coś innego. A co? Raz się żyje. Jak byli sami sprawdzeni ulubieńcy, to nie włosy będą jakieś inne. Jednak nie pasowało mi to coś, ten pseudowarkocz z tej strony, więc go rozwiązałam. Chodźcie zobaczyć, co mam na sobie. Jak zwykle mam na sobie bardzo prosty zestaw. Bluzeczkę z Primarka, którą już może mogliście widzieć. Ona ma takie fajne, kolorowe, ale jednak stonowane wzory. Na wierzchu bardzo cieniutka, także nie przestraszajcie się, że mam kurtkę. Moja nowa zdobycz ze Stradivariusa z przecen. Na dole też z przecen, na pewno już widzieliście. Jeansy z Zary, one mają takie fajne wstawki, zameczki. No i moja najnowsza zdobycz, czyli Pumy w takim lilakowym, jasnym, fioletowym kolorze. I tak to się wszystko razem prezentuje. To by było tyle na dziś. Mam nadzieję, że Get Ready With Me Wam się podobało. Dajcie znać, czy taka forma podsumowania kilkomiesięcznego, kilkumiesięcznego w sumie, Wam się przydała, była pomocna. Czy coś macie, używacie, czy coś może kupiliście za moją namową z tych kosmetyków, które Wam pokazałam. Tyle, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia za niedługo.